każdym języku świata są trzy magiczne słowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. Słowo dziękuję to słowo, które może sprawiać osobom dorosłym dużo kłopotów. Skąd takie moje przekonanie? Bo bardzo często padają pytania od osób, które uczestniczą w moich szkoleniach, czy należy za coś dziękować, kiedy jesteśmy na przykład obsługiwani. Czyli konkretne pytanie. Jeżeli jestem w restauracji, kelner przyniesie mi posiłek, czy ja mam za to podziękować? Ja zawsze odpowiadam w takiej formie, że wydaje mi się, że żyjemy w takim świecie, w którym nie cierpimy na nadmiar magicznych słów proszę, dziękuję, przepraszam. Wręcz przeciwnie, tych słów brakuje. Zatem zachęcam Państwa, żeby tych słów używać jak najczęściej. I to słowo dziękuję jest pięknym słowem. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli dziękujemy komuś, używając właśnie tego słowa dziękuję za pracę, taka osoba czuje się wynagrodzona podwójnie, bo nie tylko nagradzamy ją pieniędzmi, ale właśnie nagradzamy ją tym miłym słowem. Zatem zachęcam Państwa, żeby słowa dziękuję używać często. Dziękuję, że zechcieli Państwo obejrzeć ten film i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.